kiedy pojedziemy do babci? Całe wakacje siedzieliśmy z babcią, daj odpocząć. Błaga ci, że trwaj. A wy jak zwykle w domu. Babcia! Się nie odzywacie, nie dzwonicie nawet. Mama kazała odpocząć. Odpoczywa to się 2 metry pod ziemią, chociaż jak patrzę na co niektórych, to już za życia są niezdatni do użytku. Co tam, mamo? A, sztywno, Helenie się zmarło. Pani Helence z warzywniaka? Mi też, tym bardziej, że nie mam co na pogrzeb ubrać, no. A to już po wyprzedażach i o jesienną kolekcję zahacza. Wymyśliła sobie, że wszyscy mają być na czarno. Ty wiesz, jak to będzie ponuro wyglądać? Mamo, to jest pogrzeb i co to w ogóle znaczy, że sobie zażyczyła? My te uroczystości z dziewczynami mamy zaplanowane od lat. To kiedy, mamusi, kolej? Jak cię będzie stać na pochowanie teściowej, to mogę iść. Ale z twoimi zarobkami to mnie chyba życie wieczne czeka. Wy możecie już przestać. A ty co taka śmiertelnie poważna? Dobra, córcia, daj mi coś czarnego. Ja mam w garażu czarny dywan. Na długość będzie